I właśnie dlatego szkoła zakazuje używać komórek z aparatem fotograficznym. Zdjęcie czegoś takiego byłoby idealnym powodem, aby wywalić biologię z programu. A w ciągu tej godziny mogłybyśmy robić coś twórczego, na przykład pobierać indywidualne lekcje u ładnych chłopaków z wyższych sfer. Wiesz, Wi, mogę się założyć, że czekałaś na te zajęcia cały semestr. Nie usłyszę na nich nic, o czym już bym nie wiedziała. I to mówi Wi? Dziewica? Ciszej. Cześć, jestem Nora. Co piszesz? I mówi po angielsku. Co napisałeś? Jak się nazywasz? Nazwisko? Mów mi Patch. Serio, tak mnie nazywają. Co robisz w wolnym czasie? Nie miałam wolnego czasu. Myślę, że jest to zadanie na ocenę, więc może zechcesz być miły. Miły? W wolnym czasie, powiadasz? Robię zdjęcia. Jeszcze nie skończyłem. Szykuję duży cykl fotek felietonistycznych pewnego Ezimu, która propaguje żywność ekologiczną. Potajemnie para się poezją i drży na samą myśl, że będzie musiała wybierać pomiędzy Yale a Stanford. Zaraz, poczekaj, jak się nazywało to trzecie na H? Ale nie wylądujesz na żadnym z nich. Doprawdy? Mimo, że byłabyś prymuską na każdym z tych uniwersytetów, gardzisz nimi, bo powszechnie kojarzą się ci z sukcesem. Ferowanie wyroków to trzecia z twoich największych słabości. A druga? Nie wiesz, komu zaufać. Nie, odwołuję. Ufasz ludziom tyle, że zawsze niewłaściwym. A pierwsza? Trzymasz życie bardzo krótko. A cóż to ma znaczyć? Boisz się wszystkiego, nad czym nie masz kontroli. Sypiasz na go? Nie jesteś osobą, której chciałabym się z tego zwierzać. Byłaś kiedyś u psychiatry? Nie. Popełniłaś przestępstwo? Nie. Może byś zapytał o coś normalnego, sama nie wiem, o ulubiony rodzaj muzyki? Nie będę pytał o coś, czego się domyślam. Nie masz pojęcia, czego słucham. Baroku. Twój świat to przecież ład i porządek. Pewnie grasz na wiolonczeli? Mylisz się. A co to? Znamie. Wygląda jak blizna. Noro, masz skłonności samobójcze? Rodzice są razem, czy się rozwiedli? Mieszkam z mamą. A ojciec? Tato zmarł w ubiegłym roku. Na co? Został zamordowany. Wybacz, ale to są jednak sprawy osobiste. Na pewno jest ci ciężko. Nie umawiam się z nieznajomymi. Na szczęście ja tak. Przyjadę o 7:00. Największe marzenie? Żeby cię pocałować. Okay.
Myślę, że to jest zadanie na ocenę, więc może zechcesz być miły. Miły. Czekaj, on tak zrobił. Kitek, Klaudia, kitek. Umawiam się ze znajomymi. Ze znajomymi?